Dowiedziałam się tak naprawdę przez przypadek. Chodziłam do lekarza prywatnie, wszystko było w porządku, ciąża przebiegała super. Więc postanowiłam do Wrocławia przyjechać, bo i tak chciałam tutaj rodzić dziecko. No pierwsze pytanie, jakie padło, czy dostałam skierowanie na badania prenatalne. Oczywiście mówię, że chciałam, ale doktor powiedział, że nie potrzeba. Więc pani doktor stwierdziła, że i tak mi da na to drugie połówkowe. Zarejestrowałam się od razu, no i tam się właśnie okazało, że dziecko urodzi się z wadą serca najpierw, po czym po jakimś tam chwili pani doktor powiedziała, że jeszcze ma inne informacje dla mnie, że ta wada serca idzie razem z zespołem Downa. Pani czego się obawia? Albo jakie ma nadzieje na to, co będzie z Olkiem, jak dorośnie? Nie wiem, ja mam nadzieję, że te wszystkie lata rehabilitacji, poświęcenia, ja myślę, że to pójdzie na ku dobremu. Ja myślę, że to dziecko kiedyś będzie, jak ja to mówię, człowiekiem, że sobie będzie radził, że będzie kontakt z ludźmi, z otoczeniem, że po prostu no, nie zamknie się w sobie i nie będzie uciekał od życia codziennego. Przynajmniej ja chcę mu to zapewnić, żeby on umiał zrobić sobie śniadanie, żeby wiedział, że trzeba posprzątać po sobie, umyć się i w ogóle. Chcemy oswoić społeczeństwo w ogóle z problematyką chorób rzadkich, a tutaj w tym konkretnym przypadku osób z zespołem Downa, ponieważ no, utarły się pewne sformułowania, które są niekorzystne na rzecz osób z zespołem Downa, a chcemy pokazać to, że w tych osobach jest drugi człowiek, który potrzebuje akceptacji, który potrzebuje bycia w naszym społeczeństwie, a nie izolowania. To na chwilę, to mamy zrobić zdanę. A zrób moja mamusi.